Tak myślę, że kiedy słuchamy Bożego Słowa, czy śpiewamy pieśni, cały czas zwracamy się naszym sercem, naszą myślą, naszym pragnieniem właśnie do naszego Twórcy, od którego pochodzi wszystko. I błogosławieństwo, i życie, i zdolność, abyśmy mogli być użytecznymi w tym powołaniu, którym nas Pan Bóg Wszechmogący powołał w poczet swojego Królestwa, jak i również żywego Kościoła, dopóki jesteśmy tutaj na tej ziemi. Chciałbym, drodzy, podzielić się również z wami Słowem Bożym, że rozpocznę od takich słów, którymi zwrócił się apostoł święty Piotr do ludzi wierzących. A jeżeli zwrócił się do ludzi wierzących ówczesnego czasu, to również one dotyczą i nas, którzyśmy weszli w ślady Pana naszego Jezusa Chrystusa w tej samej nadziei, w tej samej wierze, w tym samym powołaniu, ponieważ jest jeden cel przed nami – żywot wieczny. Miejsce Pisma Świętego, które chcę odczytać, jest zapisane w pierwszym liście apostoła Piotra w rozdziale 4. Może od 10 wiersza i 11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Drodzy, tak cieszę się z tego powodu, że już przede mną brat, który usługiwał, poruszył tak bardzo ważny temat odnośnie uniżenia, prostoty serca, ponieważ temat, o którym chcę mówić, może jedynie właściwie funkcjonować, zdrowo funkcjonować na podłożu właśnie pokory i uniżenia. I apostoł święty Piotr, kiedy zwrócił się do ludzi wierzących, to tak powiedział, jakoby ich pobudzając, zachęcając do tego, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Drodzy, chcę tutaj podkreślić i powiedzieć na temat usługiwania darami łaski. Nie możemy mówić, że to było tylko kiedyś, że kiedyś można było usługiwać, że tylko niektórzy mogą usługiwać, ale tutaj wyraźnie jest powiedziane takie słowo, jaki każdy otrzymał. To znaczy, że każdy, który został powołany, na nowo zrodzony, stał się dzieckiem Bożym, cząstką żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, coś od Boga otrzymał. I tutaj chcę podkreślić przede wszystkim, że dar łaski to nie jest nasza inteligencja, to nie są nasze zdolności, czy zdobyta wiedza, czy też nawet i jakaś chwilowa gorliwość. Owszem, te czynniki mogą być pomocne w współdziałaniu Bożej łaski, tego daru, ale aby usługiwać darami łaski, więc my musimy je otrzymać. Musimy przyjąć je. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli w naszym powołaniu, czy o to się starali i tego oczekiwali. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że to nie jest takie coś, że to się tak, że tak powiem, na chęć człowieka, że ja taką mam chęć, żeby mi Pan Bóg dał jakiś dar łaski, no to wtedy mógłbym coś czynić i byłbym widocznym. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy mogli być czynnymi w powołaniu, przyczyniać się dla chwały Bożej i być zbudowaniem jedni dla drugich. Bo tego potrzebujemy i taka jest zasada funkcjonowania żywego Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc musimy otrzymać. Apostoł Jan Chrzciciel, kiedy przyszli do niego mówiąc na temat Pana Jezusa Chrystusa, jakoby takie mieli wątpliwości, bo to Jan Chrzciciel i Pan Jezus i ten chrzcił i również Pan Jezus Chrystus i uczniowie Jego chrzcili, no to kto teraz jest ważniejszy?
A Jan wyraźnie tak powiedział, nic nie może człowiek wziąć, jeżeli mu nie będzie dane z góry. To znaczy, abyśmy posiadali, nam będzie to dane. Ktoś je daje. I dlatego tu jest powiedziane w ten sposób, że jest darem łaski. To znaczy, że dar to jest takie coś, że ktoś nam coś daruje. Ktoś nam daje z miłości. I to nie, żeśmy zasłużyli, że nam się to należało, że myśmy powinni, ale to jest powiedziane dar łaski. To znaczy, Bóg z miłosierdzia swojego uznał. Uznał ciebie, bracie drogi, czy siostro, do tego, że ci da ten dar łaski. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby przyjąć ten dar łaski, aby Bóg, spoglądając na mnie czy na ciebie, zauważył, że ja jestem zdolny przyjąć to i również posługiwać się tym dla zbudowania innych. Aby usługiwać innym, ponieważ tu jest powiedziane w wyraźny sposób, usługujcie. To znaczy z tego, co nam Pan dał, jako dar łaski, abyśmy tym usługiwali dla dobra innych, dla chwały Bożej, jak wspominałem. I dlatego też chcę tutaj podkreślić to, co mówi apostoł święty Paweł. Jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian, a w 12 rozdziale tutaj są zapisane bardzo ważne słowa, o których przypomina czy objawia, informuje apostoł Paweł ludzi wierzących w Koryncie. I zauważamy, może tutaj przeczytam, może od 6 wiersza, zwróćmy uwagę. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tutaj odczytałem to miejsce Pisma Świętego, które nie jest jedynym miejscem mówiącym w tym temacie. Ale w tym celu, abyśmy zrozumieli, że jest szeroki wachlarz, że tak wiele aspektów usługiwania darami łaski. Często się zdarza tak, że u ludzi wierzących zawęża się to pojęcie tylko do tego, o jak jest proroctwo, to jest dar łaski, o jeżeli ktoś mówi językami, to jest dar łaski. Owszem, tak, ale nie tylko. Jest błędem zawężanie do może jednego daru łaski czy drugiego. Ale tutaj, jak czytałem, wypowiada, że tak wyraźny sposób, że otrzymuję przez tego ducha. Jeden otrzymuje mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tak bardzo ważne jest, że to jest ku zbudowie. To nie jest tak, że wszystkim jest dane jedno, ale Bóg rozdziela każdemu jak chce. Bo to jest w dyspozycji Boga Wszechmogącego. I chcę tutaj zwrócić uwagę, drodzy, na to, abyśmy wiedzieli, żeby Bóg, wzglądając na nas i podjął taką decyzję, widział, że od temu tej osobie udzielę takiego daru łaski. Tej osobie udzielam takiego daru łaski. Tamtej osobie udzielam innego. A to wszystko jest w jednym duchu, w jednym celu, aby my jako Kościół Jezusa Chrystusa mogli otrzymywać zbudowanie. Ale tutaj musimy my z naszej strony pamiętać o tym, że od nas zależy. Od nas. Czy Pan udzieli? Nie jakiego udzieli, tylko czy udzieli. Dlaczego mówię od nas? Dlatego, że my musimy sami siebie przygotować. Musimy
również tym żyć, aby być użytecznym dla Pana. Co my mamy zrobić ze swojej strony, aby móc być gotowym na przyjęcie daru łaski? Bo jak wspomniałem, żeby usługiwać, to trzeba otrzymać, trzeba go mieć. I tutaj teraz, co mam zrobić, aby mógł stać się dysponentem właśnie tego daru łaski? Po pierwsze, może przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 4. Tu znajdujemy takie słowa zapisane. Apostoł Święty Paweł mówi, ja odczytam te słowa, ponieważ one w tym zakresie mówią od 22 wiersza. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Oto my musimy dołożyć tego starania i osiągnąć to poprzez naszą wiarę, pragnienie i ofiarę Jezusa Chrystusa i odrzucenie starego systemu naszego postępowania. To musi już być przeszłością. To nie może się pojawić w nas. Musi być w zamian za to być odnowienie w duchu umysłu naszego. Inne myślenie, inne spojrzenie. Już płaszczyźnie nie systemów tego świata, ale Bożej nauki, Bożych zasad, Bożego prawa. To jest tak istotne i ważne, abyśmy o tym pamiętali. Odnowienie w duchu umysłu naszego. To znaczy, jeżeli do teraz myśmy myśleli inaczej, według normy tego świata, to jednak to musi być odrzucone, a przyjęte normy pochodzące od Boga. I obleć się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To jest bardzo ważne. To musi nastąpić w nas. To inaczej można powiedzieć, winniśmy już być takimi przygotowanymi naczyniami Bożymi. Apostoł Święty Paweł w liście do Tymoteusza wspowiada takie słowa, że jeżeli ktoś się czystym zachowa od tych rzeczy, będzie naczyniem przysposobionym do dzieła Bożego, mówię swoimi słowami. I tu jest tak bardzo ważne, że musimy my współdziałać z Bogiem i przygotowywać się, myśleć o tym, prowadząc święte i czyste życie, być odnowionym i przygotowanym na to. Oczywiście nie może być tutaj jakichś myśli samolubnych, egoistycznych, że to ja chciałbym być tym. Ale właśnie to, cośmy słyszeli tak mocno podkreślone, to uniżenie, ta prostota, wytrwałość i nawet w poniżeniu, abyśmy trwali przy Bogu. Chcę tutaj bardzo ważną rzecz podkreślić. Abyśmy pamiętali o tym, że jako dzieci Boże, jako naród Boży, winniśmy karmić naszą duszę pokarmem pochodzącym od Boga. Dzisiaj jesteśmy zarzucani w obecnej dobie różnymi informacjami, różnymi teoriami, różnymi rozrywkami. Co dzisiaj świat oferuje dla Kościoła, dla ludzi wierzących, żeby ich tylko wciągnąć? Ale my z naszej strony musimy stać na straży i przyjmować pokarm pochodzący od Boga, Jego naukę pod kierownictwem Ducha Świętego, Jego świętego Słowa. Mieć skierowane pragnienie właśnie do tego pokarmu, a odrzucenie tego, co jest niewłaściwe. Kiedy prorok Izajasz wypowiadał słowa poselstwa do narodu izraelskiego, to znajdujemy tu takie słowa zapisane. Zwróćmy uwagę. Powiada tak. 55 rozdział. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Pójdźcie do wód. Ach, którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniądzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś
Dawidowi. Oto Bóg zachęca swój naród, żeby pójść do Niego, przyjąć od Niego pokarm. To, co mówił Pan Jezus Chrystus, że ten chleb, którzy wierzący w Niego spożywają, to jest tym pokarmem duchowym, o którym powinniśmy zabiegać. Oczywiście chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że my musimy nauczyć się pod wpływem Ducha Świętego, Bożego Słowa, kierownictwa Bożego odróżniać to, co jest czyste od tego, co nieczyste. I do nas należy wybór. To my każdego dnia decydujemy. Albo przyjmujemy ten pokarm, albo przyjmujemy ten pokarm. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy byli zdrowymi duchowo. Musimy się karmić tym duchowym pokarmem pochodzącym od Boga. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że aby usługiwać darem łaski Bożej, musimy odnosić się z szacunkiem do tych darów, które funkcjonują w zakresie Kościoła i których Bóg używa. I do tych właśnie, jeszcze raz chcę podkreślić, do tych, które Bóg używa. Nie może być tak, że no, jeżeli ja bym usługiwał, to dobrze, a jeżeli ktoś drugi by usługiwał, to źle. Ważne jest tylko, żeby zwracać uwagę, czy jest to dar łaski pochodzący od Boga. Jeżeli tak, to bez względu na to, kogo Bóg używa, poprzez którym Bóg się posługuje, to myśmy powinni się odnosić z pokorą, w uniżeniu i z szacunkiem. I Bóg wtedy, widząc nasze serca, będzie również użyczał i nam tego daru łaski. I tutaj chcę podkreślić tak bardzo ważną rzecz, że posługiwanie, którym mamy posługiwać tymi darami łaski, musi być, no można by powiedzieć, z pożytkiem dla drugich i dla chwały Pana Boga Wszechmogącego, czynione w sposób rozsądny, dostępny i budujący. Bo zawsze na celu Bożego działania jest to, aby ludzie mogli zrozumieć, być przekonani, być napełnieni i mogli być ubogaceni właśnie z tymi darami łaski. I tutaj chciałbym podkreślić jeszcze takie słowa, które są zapisane. No może przejdę do listu do Rzymian. Zwróćmy uwagę, w 12 rozdziale to również apostoł święty Paweł powiada w taki sposób, od 3 wiersza, mówi tak: powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Oto tu jest tak mocno podkreślone, na jakich zasadach winniśmy usługiwać tymi darami łaski, które są przeznaczone dla Kościoła. Drodzy, tutaj chcę również zwrócić uwagę na to, abyśmy wiedzieli o tym, że to wszystko to nie jest dekoracją. To nie jest po to, żebyśmy się czymś szczycili przed innymi, może wyznaniami, kościołami czy ludźmi, ale po to, abyśmy mogli być kształtowani, prowadzeni drogą życia i przygotowani na ten dzień, kiedy przyjdzie Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Drodzy, chciałbym zadać takie pytania w ten czas dla was wszystkich, którzy słuchacie tego słowa. I myślę, że nie macie wątpliwości, że to, co mówi Biblia, jest rzeczywistą prawdą, jest aktualne i dotyczy również nas. Bez względu na to, jak to długo idzie za Panem,
Czy usługujesz jako brat czy siostra wyznaczonym przez Boga w zakresie darami łaski? Czy jest jakiś dar, zauważasz sobie, że Bóg ci to dał, że to nie jest twoje, że to nie nauczyłeś się tego, ale jest to zrodzone w tobie, zostałeś wypełniony. Czujesz, można by powiedzieć, takie pobudzenie, takie popchnięcie, że powinieneś to zrobić, powinieneś to zrobić, powinieneś taką zająć postawę względem współuczestników Bożej łaski. Czy to ma miejsce w twoim życiu? Oczywiście, każdy ma swoje obowiązki. Są starsi, są młodsi. Są rodzice, którzy wychowują dzieci, chodzą do pracy, obowiązki domowe. Wielu jest. Tak, to jest prawda i Biblia nikogo nie zwalnia z tego. Ale musi być w naszym życiu ten pewien zakres, to funkcjonowanie, że również jako ten jeden z członków żywego Kościoła Jezusa Chrystusa ja usługuję tym darem. Tam, gdzie Bóg mnie postawił, w tym, co Bóg mnie wyposażył. Czy jest takie coś? Myślę, odpowiedzmy sobie sami. Czy myślimy o tym? Czy nam o tym, na tym zależy? Czy też w ramach tego czasu, tych możliwości czynimy to? Może nie zawsze to jest takie spektakularne, nie zawsze tak bardzo widoczne na podłożu zboru. Ale gdzieś, gdzie jesteś, w okolicznościach, w których się znajdujesz, czy to jest w zborze, czy w zakresie domu, rodziny, małżeństwa, miejsca pracy, szkole, czy gdziekolwiek jesteś, ty usługujesz, przekazujesz to, bo przekazując dla czyjegoś dobra z tego daru łaski, to czynisz dla dobra innych. Oczywiście, kiedy inni również to czynią, często dotyczy to do nas, że jest posługa dla nas uczyniona, że ktoś zachęci, że ktoś się pomodli za mnie, że ktoś pomoże, że ktoś się pocieszy. To jest też dar łaski, jeżeli ktoś czyni miłosierdzie, niech to czyni z ochotą. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy w tym trwali. I to w zupełności stawia taką pełnię w zakresie Bożego domu. Apostoł Święty Piotr, wrócę jeszcze do listu tego apostoła Świętego Piotra. I tutaj my możemy przeczytać takie słowa, które dotyczą się również dla nas. Zwróćmy uwagę. Może przeczytam od 5 wiersza, 1 rozdział 2 listu apostoła Świętego Piotra. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeżeli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wytrwanie umocnić, czyniąc to bowiem się nigdy nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc tu tak wyraźnie zauważamy tą zachętę, to ukierunkowanie, pobudzenie ku temu, abyśmy w naszym powołaniu czynili postępy, abyśmy wzrastali i w coraz większym zakresie i skuteczniej i doskonalej umieli dysponować tymi darami łaski dla chwały Bożej. Kiedy czytamy Słowo Boże, ja już nie będę odczytywał tymi, ale pamiętamy, jak Pan Jezus Chrystus dał taką porównanie dla tego króla, dla tego Pana, który rozdał talenty swoim sługom i odjechał.
Jednemu dał jeden, drugiemu dwa, innemu pięć. I kiedy powrócił po niejakim czasie, oni z czym przyszli. Oni tym, że tak można powiedzieć, obracali, oni to pożytkowali, ono się pomnożyło. I usłyszeli z ust swojego pana: pójdź, sługo dobry, nad małym byłeś wierny, nad wielom cię postanowię. I to jest takie błogosławione. I z tego, cośmy otrzymali od Pana, również i my. Pamiętajmy, że kiedyś nas Bóg rozliczy. Czyśmy zakopali, czy też po prostu przyrobili. Czy może jeszcze takie jedno miejsce, o którym wspomnę, że byli i tacy, którzy nie chcieli współpracować z Panem. I nawet wysłali poselstwo, że oni nie chcą. To było tak według wyliczonej liczby do 7 na 10. Dlatego dzisiaj, będąc na tym miejscu, bracia i siostry, póki czas mamy, póki jesteśmy dysponentami, dopóki otwarte źródło, dopóki poprzez Ducha Świętego i Święte Boże Słowo rozbrzmiewa właśnie to wezwanie. Kto jest pragnący, pójdźcie. Nakarmcie swoje dusze, przyjmijcie i usługujcie tym darem, jaki każdy otrzymał. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do modlitwy. Przede wszystkim zechciejmy podziękować Bogu za otwarte źródło łaski. Po drugie, abyśmy poprosili Pana Boga, aby dał nam takie serce, żeby nam to leżało na duszy. Co zrobić dla chwały Pana? Co zrobić dla wspólnego zbudowania? Mając wiarę, poświęcenie, ufając Bogu w różnych trudnych okolicznościach. Wiemy, że dzisiaj pojawiły się pewne trudności, o których wszystkich wiemy. Ale to nie jest koniec. I nawet w tych trudnościach ufajmy Bogu. Nie odsuwajmy się. Zbliżajmy się do siebie duchowo. Zbliżajmy się do siebie nawzajem w trosce jedni o drugi. Wspierajmy się. I również podejmujmy ten trud. A Bóg nas i ochroni, i pobłogosławi, i dopomoże. I nie pozostaniemy sami, ponieważ tworzymy własność Pana. Ufajmy Bogu. I dlatego też prośmy o to Pana, aby dał nam takie serce, abyśmy zauważali i wykorzystywali ten dar łaski, który Bóg nam dał, jeszcze raz powtórzę, ku zbudowaniu jedni drugim i dla chwały Pana. Amen.